O, dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, cześć Gosiu. Tak, jesteś pierwsza. Poczekamy troszeczkę. Powiedz mi, Gosia, czy wszystko dobrze widać i czy dobrze słychać? O, cześć Natalka. W sumie to ja sobie chyba włączę podgląd na telefonie. Widać i słychać. Okej, super. Super, cieszę się bardzo. O, cześć, cześć Marzenka. Ja sobie tutaj podgląd włączyłam jeszcze na telefonie. Cześć Marzenka, cześć Julita. I Gosia też mówi, że wszystko dobrze. Super, super, super. Wyciszymy. Wiesz co, bo on, to zależy jak mi kamerka złapie, wiesz, zoom. Więc działam, będziemy działać na środku, więc na środku nie łapie ostrość. Wiesz co, Kinia, właśnie nie wiem, czy nie poszło od razu na relację, bo coś tutaj mi się wyświetliło. Inaczej jest, jak robisz przez komputer na stronie, a inaczej na grupie. Troszeczkę inaczej tutaj miałam i musiałam wpisać opis. Cześć, cześć Małgorzato. Musiałam wpisać opis, żeby mieć w ogóle możliwość rozpoczęcia transmisji, więc najpierw zobacz, czy czasami nie ma już udostępnionej tej relacji. I już za momencik będziemy zaczynać. Będziemy dzisiaj tworzyć sobie z nowej kolekcji Pink Roses od Scrap and Me. Nie wiem, czy widzieliście już, czy może chcecie zobaczyć też tak na szybciutko. Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście, jeżeli możecie i macie ochotę, to bardzo proszę o udostępnienie. Niech się niesie. Zaprosimy inne osoby też. Nie wiem, jak ten Facebook tutaj sobie dzisiaj poradzi z tym rozsyłaniem powiadomień. Delikatna bardzo. Zrobimy sobie exploding box na komunie. Teraz taki jest okres, że może nam się przydać. Nie przygotowałam sobie tylko jednej rzeczy. Dużo rzeczy przygotowałam, żeby Was nie trzymać tutaj aż tak długo. Sobie tutaj coś wezmę. O, może ten kawałek mi się przyda. Może kawałek jeszcze taki. Ja sobie kupiłam podwójne wszystko, więc jeżeli macie ochotę, to pokażę, a jeżeli nie, no to zaczynamy pracę i nie ociągamy się. Ja tutaj widzę, że mam opóźnienie na telefonie, na komputerze jest ok u mnie. Dobra, no to nic nie piszecie, także robimy. Robimy sobie tutaj exploding boxa. Najpierw sobie może okleję całą tą bazę. Baza oczywiście rzeczy z papieru. Ja sobie na zewnątrz, ja tutaj o, sobie odłożę, na zewnątrz, zresztą może Wam pokażę, sobie użyję tego arkusza, po to, żeby tutaj mieć na dole właśnie te róże ślicznie, śliczne. Cześć, cześć Artur, hej, hej. Więc ja już sobie tutaj pocięłam, a do środka wykorzystam ten arkusz w różyczki. To jest arkusz 07. Wiecie, że można kupić też na arkusze. Tutaj akurat mam taką możliwość. Ja z drugiej strony są takie fajne paseczki i też je wykorzystam, żeby okleić sobie wieczko.
żeby trochę skontrastować. Skontrastować, żeby troszkę było, wiecie, inaczej, nie? Na chwileczkę. Ach, ty też, Artur, będziesz miał live? No fajnie, fajnie, super. Powodzenia życzę. Dobra, najpierw okleję sobie go z zewnątrz. Mam nadzieję, że tutaj nic nie pokręciłam. To jest dodatkowe. Kontynuacja. Tak. Z tyłu może być. Nie, to ma być tu. A to będzie tutaj. Tak, cudowna kolekcja. Zgadzam się. Bardzo delikatna i taka naprawdę pasująca i na ślub, i na komunię świętą, więc ja polecam. Ja polecam, naprawdę jest piękna. Nie wiem, czy ktoś z Was już ma też kolekcję. Robiliście już, bo u mnie już karteczki poszły, komunijne. Oczywiście mój piesek mi tutaj towarzyszy i woła swojego pluszaka. Tak, i niebieska też jest piękna. Też poszły już karteczki. Wrzucę później na grupę inspiracyjną, tam naszą, skrapkowo.pl inspiracje. Jak tylko się tutaj uwolnię od nadmiaru pracy. I przyklejamy sobie te boki. Zrobimy też kieszonkę. Nie przygotowałam sobie kieszonki, bo powiem Wam szczerze, że zapomniałam. I zrobimy sobie tutaj na żywo. Ja lubię, jak właśnie te boki są fajnie takie kwiatowe, a góra jest taka w inny wzorek. Ach, tylko jeszcze się ruszy, Artur. Pewnie. Wiesz, po świętach wielkanocnych każdy teraz jest zajęty świętami. A co nie widziałam komentarza wcześniej. Tak, ja miałam też problem, nie miałam internetu i bardzo się bałam, że nie oddadzą mi internetu i będzie kiepsko z... Aha! Ach, masz słaby internet. O, cześć Renatka. Ale masz słaby internet, bo ci coś po prostu nawaliło, czy po prostu tak ogólnie masz? O, cześć Daria. Daria, specjalnie dla ciebie. W poziomie. Cześć Kasia, cześć. Żebyś nie musiała się denerwować, nie? Ja też byłam taka zestresowana, jak musiałam prowadzić w pionie te live'y, bo jestem nieprzyzwyczajona, a teraz już jestem dość zrelaksowana. O, Kasia wita się z sali wieczornej, jejku, szpitalnej. A widziałam, Daria, że ty też dzisiaj widziałam, że też masz w łapkach swoją tą kolekcję, więc też pewnie będziesz działać. Tak, tak, tak. Tak, nowości, nowości. Każdy już widział, więc już tutaj nie pokazuję. Chyba było dosyć rozreklamowane. Przymusowy urlop. Ach, Marzenka chciała pokazać. Tak? Artur, wiesz co, no w pionie, jeżeli masz taki normalny telefon, to będzie tylko w pionie. W poziomie zrobisz, jeżeli masz iPhone'a, albo jeżeli kupisz kamerkę internetową. Ja robię przez kamerkę i bezpośrednio przez laptopa.
Tak, na telefonie się ogląda. Ale wiesz co, Daria, mi też ten pasek, taki wąski paseczek przeszkadzał. Nie wiem dlaczego, bo to jest bez przyzwyczajenia. I mi się bardzo źle prowadziło live w pionie. I musiałam rozwiązać ten problem. Dobra, ja chcę, żeby tutaj to było z przodu. Dlatego sobie przekładam już tą stronę i oklejam środek. Oklejam sobie, tak, góra, ja zawsze robię kieszonkę. Tutaj ten środek oklejam, a tutaj zawsze umieszczam życzenia. Tą aplikację, no wiesz co, tak, ta aplikacja jest płatna, nie? Ale no ja uważam, że no przez taką kamerkę jest lepsza jakość, więc. Nie musisz, Artur. W pionie będziesz mnie prowadził. Albo tutaj Daria podpowiada, że jest jakąś aplikację. Ja próbowałam tą aplikację i nie odpowiada ta aplikacja, więc. Może ty spróbuj, może będziesz, wiesz, zadowolony. Tak, tutaj Daria ci podpowiada, Artur. Weź, nie wiem, zapytaj Darii, jak ona to robi, bo ja tutaj ci nie pomogę, bo ja tą aplikację raz próbowałam i tyle. I na jednym razie zaprzestałam. Daria podpowie ci na pewno, jak to zrobić, nie? Ładnie napisz do Darii ładnie, poproszę o pomoc. Okej. Jest, ta aplikacja jest płatna, którą ja znam, ale może Daria ma jakąś inną. Tak. Każdy musi znaleźć coś dla siebie. Tak. Zgadza się. Ja tutaj akurat jestem z tego rozwiązania zadowolona i przy takim zostanę. Nie wiem, czy tutaj nie powinno być kontynuacji. O, właśnie tak. A Daria, a to jednorazowo się płaci, czy to jest miesięczna opłata? Bo już nawet nie wiem teraz. Muszę kiedyś wpaść też do ciebie na live'a. Ostatnio bardzo mi brakuje czasu. I ostatnią ściankę. Tą ściankę zostawię sobie na kieszonkę, więc na razie tutaj nic nie będę robić. Jeszcze sobie później kupię jedną lampę, żeby było troszkę jaśniej i będzie dobrze. Chociaż mogę tutaj Wam przestawić trochę, zobaczmy, jak to będzie. O, właśnie, za daleko miałam tą lampę. Sorki. Przepraszam Was bardzo. Ile? Cztery? Trzy, cztery? A, dobra, będę się rozglądać, tylko jakoś te powiadomienia mi, kurczę, słabo przychodzą. Dobra, teraz możemy sobie rozłożyć, ja ten wykrojnik kupiłam w skrabkowie, ale jego już nie ma dawno, nie, Kinga? Ja nawet nie wiem, czy one były dorabiane, pewnie nie. Jeżeli ktoś by poprosił, to może by dorobili, bo to jest z Craft and You Design i to są, wiecie, te od najmniejszego do największego. I teraz możemy sobie tutaj rozłożyć.
tutaj ja zawsze sobie zostawiam na życzenia, więc tutaj będzie puste. Ale już możemy sobie podkleić. Teraz nie wiem, mam taką tekturkę na środek i to jest dziewczynka z aniołkiem. Albo mam kielich. Jeszcze nie wiem, czego użyję. Kielich dostaniecie tutaj, chyba jest taki, to jest laserowelowe, ale jest inny, na sklepie też bardzo ładny, a tutaj tą tekturkę znajdziecie też na sklepie. A powiadomień brak. Aha, miałam jeszcze pokazać tą. Dobrze, skleję to i pokażę, ktoś tutaj pisał, żeby pokazać, tak, kolekcję. No właśnie, powiadomień brak. Więc jeszcze nie wiem, którą tutaj włożę, ale w każdym razie zawsze musicie zwrócić uwagę, żeby tutaj tego środka tak wysoko nie podnosić, bo nie zamkniecie wieczka, albo nam się uszkodzi na przykład tutaj ta aureolka. Dobra? Czyli bardzo cieniutko. Czyli ja sobie wezmę taśmę taką. Mało, nie otwarłam jej. I już sobie tu na boku otwieram. Tak, jest ich brak. Tak, tak, tak. Zgadza się, zgadza się. Odwracam. Och, tutaj miałam jakiś pewnie używany. Tak, jakiś wydruk miałam próbny i wykorzystuję ten papier też tutaj. Wydruk próbny, bo kupiłam grafiki i sobie tutaj na próbę drukowałam coś. Okay. Tą pierwszą warstwę tutaj taką sobie dosyć wąziutką, to jest chyba 1,2 ta taśma milimetra. No cześć, cześć Artur, cześć, cześć. Baw się dobrze. I również Ci życzymy miłego wieczoru. Okay. Tu mamy jeszcze z tej strony. I możemy przyklejać. Najpierw przykleję ten środek. I równiutko przykładam. Mam nadzieję. W sumie to mam nadzieję, że równiutko. I teraz sprawdzę, czy jak wezmę jeszcze jedną taką warstwę, żeby troszkę jednak podnieść to, czy mi tutaj nie będzie to wadziło. Nie. Okej, okay, dobra. To możemy działać dalej. Teraz sobie zrobię. Tu mam tylko 3, 4, dobra. Teraz zrobię sobie tutaj. I też to tutaj sobie na mały dystans podklejam. I zaraz. I zaraz pokażę na szybciutko, bo tutaj ktoś chyba prosił, żeby pokazać tą kolekcję, to oczywiście pokażę. Przykleję sobie tylko to i póki jest płasko, to położymy sobie tą kolekcję. Już tu pomieszałam. Ach.
A niebieską też chcecie zobaczyć? Z dodatkami nawet Wam pokażę. Tutaj mamy stronę okładkową, na tym odwrocie też możemy wykorzystać te elementy. Można tutaj gdzieś do powieszenia albo jakiś, wiecie, tutaj cyferkę, urodziny któreś. Mamy też fajne, można wykorzystać te napisy. Będę odkładać tutaj na bok. Raz, dwa, to przelecimy. I zobaczcie, tutaj mamy, ja myślę, że większość z Was widziała już tą kolekcję. Mamy delikatne kwiatki. Ten wzorek też bardzo ładnie wygląda. Można by było tutaj to wykorzystać też nawet na brzeg pudełeczka albo brzeg tutaj tego wieczka. I kolejne tutaj mamy z kropeczkami. Tutaj ten wzór tych kwiatków się wszędzie pojawia. Tutaj jest taka delikatna koronka. Jakby delikatna koronka. Aha, no tak, relacje. Relacje. I znowuż tutaj mamy te kwiatki. Ja sobie ten właśnie arkusz wykorzystałam. I tutaj takie delikatne są też różyczki. Bardzo delikatna. Można je wykorzystać. Naprawdę, o, te paseczki też są fajne do podbicia. Do podbicia ładnie by wyglądały, nie? Tutaj. Tutaj możemy zrobić też w innej kolorystyce, bo tutaj jest taki szary wpada, a z tej strony mamy różowy. Można pokombinować trochę. I najbardziej to chyba podobają mi się te grafiki. Wiecie? Te grafiki mi się najbardziej podobają właśnie. Ja tutaj spróbuję ostrość złapać, bo mi ciągle gubi tutaj. Możliwe, że jeszcze mam tutaj w ustawieniach coś nie tak. To są moje ulubione te grafiki. Bardzo je lubię. No i tradycyjnie różyczki, dodatki. Te dziewczynki też bardzo piękne, tylko ja mam troszeczkę problem z takimi realistycznymi twarzami. Więc nie wiem jak to będzie tutaj u mnie, może się przekonam. Cześć Iwonka. Cześć, witam Cię. No i listeczki oczywiście. Listeczki też cały arkusz wycięłam. Zobaczcie, tutaj jest i niebieski, do tej niebieskiej kolekcji. I tutaj do tych różowych. Do tej różowej też będzie tutaj w ciepłych kolorach bardziej pasować. Są przepiękne grafiki. Tak, tak, nie zgadzam się. A tutaj jeszcze są do tego grafiki ślubne. Grafiki ślubne. Pary młode, altanki. I jak dla mnie te są przepiękne. Te są po prostu cudowne. Te ptaszki takie słodkie. Zobaczcie, jakie te domki są urocze. Torcik. Piękny torcik. Dobry. Ok. To co? Robimy dalej. Robimy dalej. Pęsetką najlepiej, bo mam krótko paznokciowa jestem. Iwonka, witam Cię serdecznie. Tak, piękne. I Elunię też witam. Tak, Daria, zgadzam się. I gości też się podobają. I takie same są niebieskie, też cudowne. Podoba mi się to właśnie w tej firmie, to, że robią takie bliźniacze troszkę te kolekcje, nie? Tak jak wcześniej były tamte, już teraz nie pamiętam, jak one się nazywały, ale bardzo często tak robili. Robili w kolorze niebieskim i różowym.
Da, duże paznokcie, no właśnie. A! W długich paznokciach to ja już całkiem bym sobie nie poradziła. Troszkę uciekłam wam. Muszę sobie wstawać, żeby prosto to przykleić w miarę. Ok, i tutaj tą drugą warstwę już sobie zrobię na wyższych kosteczkach, albo można podwójną taśmę zrobić. Co? Aha, bo to jest tutaj na wierzch, a to jest. To gdzie to jest? Pod spodem mam, dobra. Dobra, nie pomieszałam czegoś? Chyba nie. Dobra. To tutaj sobie robię na troszeczkę wyższych kosteczkach. Tutaj mam 2 mm. Niestety taśmy nie, bo się zgapiłam i nie zamówiłam taśmy. Więc pobawimy się troszkę tymi kosteczkami. Tak. A Renatka, kupiłaś sobie te kolekcje już? Masz w łapkach, już tworzysz? Ej, a wiesz, Daria, że ja też dopiero robię chyba drugiego boksa w tym roku. Ale będzie odklejania, no ale cóż, poradzimy sobie. Ja lubię gęsto, żeby mi się nie zapadało nigdzie czasem. Ach, nie miałaś czasu. No, ale piękne są, piękne. Ojejku, a mi się jeszcze nigdy nie okleiła. Nie odkleiła. Zawsze robię z taśmy. Zawsze. Zawsze z kosteczek, kosteczki i taśmy kładę i nigdy jeszcze mi się nie odkleiło. Mam tutaj jakiś boks inspiracyjny też i nic, już leży chyba z rok. Jeszcze mi się nic nie odkleiło, więc może zależy od tego, jakich tych kosteczek się użyje, nie wiem. Nie pamiętam teraz tutaj, które odklejałam, ale będę sobie paluchem dotykać. O! I wtedy rozpoznamy, który dziad został. A, Daria rozpakowała, nie cięła. Ja już mam nawet karteczki wysłane z nich. Takie akurat na czasie teraz. Dobra, i jeszcze ta chyba została mi. Ok, no po cóż, musimy się trochę pobawić. Teraz tak się zastanawiam. Dobra, tak będzie dobrze chyba. No właśnie, Agnieszka. No masz rację, bo wiesz, jak u ciebie to sobie naprawisz, ale jak tak już wpadnie w rączki, w które powinien wpaść, no to już naprawdę można zawału dostać. Wcale ci się nie dziwię. Ciekawe dlaczego. Ciekawe dlaczego właśnie tak ci się stało, nie?
tak się człowiek nie śpieszy, to może się troszkę tymi kosteczkami pobawić, nie? Ale jak trzeba się pośpieszyć, to jednak dosyć dużo tego czasu zajmuje. O, i ostatnia. Skleiłaś klejem. Ale to boksy właśnie kleiłaś, czy karteczkę, Agnieszka? Czy karteczka i warstwy ci się rozkleiły? Ja też często, tylko że tutaj nie chciałam używać, bo żeby tutaj już ładnie wyglądało, często używam resztek tektury. Ale powiem wam, że mi się skończyło. Tekturek ostatnio tak dużo nie używałam. Używałam ze skrapińca, ale ze skrapińca robią przepiękne, przepiękne tekturki. Muszę, Kinia, nie spojrzałam, czy są w ogóle kominy takie 3D. Muszę też sobie zamówić, jak mi się te pokończą. Zasoby z laserowylowe. Ale oni robią te tekturki chyba z cięższej tej tektury, są delikatniejsze. A jak czasami chcemy ten dystans większy, to jednak trzeba troszkę większą, tą grubszą tą tekturę użyć. Dobra, jest. Tak, ja też mam taką właśnie. A po co aż tyle Justynka? Bo ja nie lubię, jak mi się to zapada. Ja lubię, jak jest sztywno, jak nacisnę, to mi się tutaj nic nie zapadnie. W żadnym miejscu. Nie lubię takich zapadających się kompozycji. Wiecie, jak papier leży, to on też później czasem nie wiemy, w jakim miejscu będzie przechowywany. Dlatego ja używam albo dużo tektury na tutaj gęsto, albo większą tą większy kawałek, albo używam przeważnie, bo wykorzystuję, jeżeli mam, a jak nie, no to taśmę. Teraz nie zamówiłam taśmy takiej grubszej i niestety muszę sobie radzić kosteczkami. Tak, ja też, Daria, ja też. I sprawdzone kosteczki. I sprawdzone kosteczki, zgodzę się z tym. Dobra, tutaj zostawiam, bo tutaj mam miejsce na życzenia. I teraz tak, na pewno aniołka. Weźmiemy tego aniołka, sobie użyjemy. On jest taki uroczy, fajny. Tutaj mamy tą dziewczynkę. I jeżeli używam birmaty, to oczywiście też smaruję klejem i te brzegi też musimy, które nacinamy, nie są przypalone od lasera, też trzeba je posmarować klejem, bo birmata lubi się też rozdwajać. Tak, Gosia, się zgadzam z tobą, że kosteczki na takiej dużej powierzchni są, żeby się nie wyrażać. Ale jeżeli chodzi właśnie o używanie do grafik takich malutkich, to też się sprawdzają, więc lubię mieć też u siebie. Świece mamy. Zobaczymy, co tutaj użyjemy. Ja mam tutaj wszystko powycinane. Tych okrągłych nie, bo ja wiecie, już tutaj powiedziała, co wiedziała. O, tutaj mamy jeszcze tą książkę. I tutaj mamy same postacie. Tak, tutaj mamy same postacie. Oj, nie wiem, czy wszystkich komentarzy. A może byś musiała sobie odświeżyć, Justynka, wiesz? Bo ja mam tutaj na komputerze i raczej chyba mi się pojawiają tak bardzo, bardzo w czas, że się tak wyrażę.
I tutaj możemy sobie zbudować jakąś kompozycję. Jest super kościółek. Wiecie co? Tą dziewczynkę chciałam zrobić na wierzch. Ale nie wiem jeszcze, co zrobię. Tu mamy w kółeczkach. Tutaj mamy na biało. Dziewczynusie, ale myślę, że chociaż może ja mam białe kwiatki, wiecie? To może zrobimy tutaj z tym białym i z tą białą świecą tu. A wy też tak macie, że jak macie tak pierwszy raz kolekcję, to zanim wiecie, tak się wdrożycie i takie pomysły zaczną wam przychodzić do głowy, to musicie się tak pozastanawiać. Albo kościółek, co wolicie tutaj, kościółek czy tą świecę? O, tutaj mam też kwiatuszki, będę używać tych białych kwiatków. Więc może naświetlę wam od razu sprawę, jak to tutaj planuję zrobić. Kościółek czy świeca? Podpowiadajcie. Lampki do shakerów. No tak, 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 tak. Tak, ja wszystkie wykorzystałam, zostało mi naprawdę dzisiaj. Dzisiaj dopiero z tych tekturek właśnie mam tam gdzieś na boku. Więc jak mam, to też używam, bardzo lubię. Kościółek. Agnieszka mówi, że kościółek. Agnieszce się kościółek podoba. Kościółek. Dobrze, jest, są dwa kościółki. A może zrobimy tu kościółek, a tu świecę. A dziewczynkę postawimy na wieczku. Co wy na to? Na dziewczynka na wieczku. Ok, to już mamy plan. Dziękuję wam bardzo za podpowiedź. Cudny kościółek. Renatce się też podoba. Dobra, dobra, to będzie kościółek. Może tutaj ta księga, książeczka nam z różańcem się przyda. Ok, to możemy odłożyć. A mamy jeszcze tutaj takie białe. Nie wiem, czy nie będą za duże. Ale tu może na przykład się przydadzą. Dobra. I nawet ta książeczka chyba tutaj nie będzie potrzebna. Ja dam kwiatki. Wszyscy chcą kościółek, dobra. I teraz ten kościółek też sobie na dystans. Zobaczę, ile mam tutaj tego miejsca, dobra. Dobra, wezmę do tego może lepiej tą pensetę. Znowu to odklejanie, ale już nam dużo nie zostało, więc jakoś sobie poradzimy. Kościółek śliczny. Ajajaj. Bardzo dzisiaj mi gardło drapie. Mój synuś jest przeziębiony, osmarkany, łzawią mu oczy, więc nie wiem, czy czasem to nie będzie alergiczne. Też go gardło troszkę drapało. Jeden dzień był dobrze, a drugi dzień znowuż go bolało, miał całe zaczerwienione, powiększone migdałki. Agnieszka na chrzest? No ale przecież ja nie wiem jak jest, czy to tak jest wszędzie. U nas na przykład dzieci mają właśnie tą świecę od chrztu i zapalają sobie świecę od tej takiej głównej tej w kościele. Więc też mi się kojarzy świeca z chrztem. Przepraszam, z komunią. A u was jak jest też tak, bo to może zależy w jakim tutaj jest, wiecie, w jakiej diecezji, w jakiej parafii, czy jak.
Trudno jest mi się, szczerze Wam powiem, wypowiedzieć na ten temat. O, i tutaj zrobimy kwiatuszki dwa. I zielone listki odpakujemy sobie. Też jest u Was, wszędzie tak jest. No nie wiem, nie wiem, czy tak wszędzie jest, po prostu. Oho. Też jest świeca. No właśnie. Dobra. Nie wiem, czy jeszcze tego nie. Nie. Tutaj nie ma tego kościółka. Tak, aż tak to wejście, żeby mi tutaj było widać i będzie dobrze. Nie, włączyłam sobie tego kleju na gorąco. No tak, tak, od chrztu. Tak, od chrztu. Właśnie o tym mówię, że od chrztu się, u nas od chrztu, tą świecę się bierze i... Popatrzmy, co tutaj będzie mi pasować. O, chyba te będą najlepiej w takich ciepłych kolorach. No i ładnie będzie tutaj. Ja sobie lubię listki wyginać na patyczku od makramy. Takiej znajdziecie je też w sklepiku, żeby one były takie, wiecie, troszkę 3D, żeby nie były tak na płasko. Jejku, zaraz bym aniołka tutaj trąciła. Okej, tutaj już sobie przygotuję, w tym czasie nie gnij się tam, ten klej nagrzeje. Tutaj też bym chciała sobie dwa kwiatki, o tutaj na przykład, i dodamy liście. Tutaj odpuszczamy. I tutaj wiecie co, też możemy jednego kwiatka dołożyć i będzie ładnie wyglądać. Na ołówku, no ja też właśnie, Justynka, też lubię te motylki wyginać, skrzydełka na tym. No akurat mam ten patyczek, więc na tego patyczka sobie używam. Jeszcze mam takie do tego, do sushi. Też mam, ale jest brudny, więc nie będę Wam pokazywać tutaj go. I co? I nie wiem co. Aha, i jeszcze te motylki, jak przyklejam, to tak lubię, wiecie, jak na gorąco, to je tak lekutko jeszcze do góry unoszę, że one takie są troszkę w powietrzu. Dobra, jeszcze mi się nagrzewa ten klej, to w tym czasie ja to odsunę. To już nie będzie mi potrzebne, to też. W tym czasie jeszcze sobie okleimy wieczko. Okleimy sobie wieczko. Też mam tutaj przygotowane już. Zrobimy tak. I tak, ja sobie wezmę teraz biegownicę. I zbieguję sobie te boczne elementy. Dlatego, że ja lubię, jak coś tutaj się dzieje na tych bokach. Można to sobie zrobić radełkiem. Można sobie zbigować w taką rameczkę. A można sobie też przyszyć maszyną do szycia. Ja bardzo lubię przyszycie, ale niestety nie zdążyłam, więc sobie zrobimy o... Tak sobie zrobimy.
Kinia nam tu cały czas linkuje. Embossing ta za pomocą bigownicy. Ja bardzo lubię tego używać. Ja nawet jak życzenia wklejam w środek kartki, to też sobie naokoło te życzenia tak zbiguję i to taki efekt fajny daje. Bardzo lubię ten efekt. Dobra, możemy to kleić. Żebym się nie pomyliła. Z rozpędu mogę się pomylić czasami. O, cześć Agnia. Cześć, witamy Cię serdecznie. I jedziemy o te następne boki. A jak tam Wasze przygotowania do świąt? Powiedzcie mi. Bo u mnie jeszcze wszystko niestety, ale stoi. Stoi i czeka. Sprzątacie? Sprzątacie? Planujecie już zakupy? Ja chyba jutro sobie polecę po zakupy, bo strasznie nienawidzę tych kolejek. Ale ci zazdroszczę, Gosia. O, i ktoś jeszcze tutaj wyjeżdża. Kto? Aha, Gosia, dobra. No, że wszyscy wyjeżdżacie, tylko ja zostanę z tym całym bałaganem. Zaczniesz w sobotę. To jest już tylko od tego, od Scrap and Me. Już Ci pokazuję okładkę, poczekaj na chwileczkę, tylko ją poszukam. Znajdę gdzieś, ona mi się tutaj... Aha, już wiem, tutaj, z tej strony ją położyłam. Basia, jajka już ma. O! O! Pink Roses od Scrap and Me. O, Ewunia też zacznie dopiero w sobotę. Też Małgosia, cześć. Fajnie, że wpadłaś. Basia, jajka już ma, ja nawet jajek jeszcze nie mam. O, Kinga też sobie widzę, że jakoś przepękasz. Jakoś sobie przepękacie, dziewczyny. Dobra, teraz możemy to ładnie złożyć. A fajnie, jakbym tutaj gdzieś miała kość, ale gdzie ja ją włożyłam? Nie wiem, gdzie włożyłam kość, ale mam drugą. A, serniczek będzie.
Justyna, rzeżuchę. A wiesz, że moja córka też mi woła na mnie rzeżuchę, ale nie było tych nasionek. Muszę pamiętać, żeby jutro kupić. Faktycznie, dziękuję, że mi przypomniałaś w ogóle o niej. Ważne, że coś zrobiłaś, Justynka. Nie martw się. Rzeżucha też jest pyszna. U nas tutaj w rodzinie rośnie dietetyczka, więc rośnie, kształci się w sumie, już urosła. Ale no, ale wiecie, więc trzyma nas tutaj trochę w ryzach, mamusie też. Okej, możemy zająć się tutaj troszkę jeszcze tym pudełeczkiem, przykleimy sobie znowuż te warstwy i wrócimy do tu, do tej części. O, Kinia też usiała, nasiała, posiała rzeżuchę. Dziś mogłam Kinga u Ciebie kupić, ale nie, pójdę do naszego ogrodniczego i zrobię mojemu dziecku rzeżuchę na święta. Nie mieszka z nami, więc wiecie, chętnie mamusia dogodzi córeczce. Tak mam, no niestety. O, a już dużo urosła. Ile ma lat? Justynka, ta nasza projektantka i krawcowa. No właśnie, widzisz? Mogłam Kinga u Ciebie zamówić. 19, moja też ma 19. A kiedy ma, kiedy kończyła teraz w tym roku? Moja w lutym. Moja też ma 19, ale fajnie. No to faktycznie. Rosną dziewczyny. O, 15 marca, no widzisz, to miesiąc. To już skończyła 19. No właśnie, kurczę, miesiąc różnicy jest między naszymi panami. A tutaj możemy też troszkę wyżej to podnieść. Wiecie, ja bym to podniosła na 3 mm, ale chyba, że damy podwójną taśmę, ale mam kosteczki 5 mm i one są troszkę za wysokie, ja się zgapiłam. I wzięłam takie 5 mm. Ale to nic, ja sobie tutaj wezmę podwójną taśmę. I będę miała wyżej, bo kosteczki za nisko. Wydaje mi się, że jak dam podwójnie tą taśmę, to będzie ok. I ściągamy tą warstwę jedną i zaraz nakleję drugą. I przyłożę i zobaczę, czy rzeczywiście będzie ok. Postaram się równo. Ok. Mam nadzieję, że Wam tutaj głowy nie wkładam. W ogóle to macie już zamówienia takie komunijne. O, i teraz jest fajna taka wielkość. Tutaj nie? Fajnie to będzie teraz wyglądać. Widzicie, jak, tak jak tutaj Agnieszka mówiła, że... Cześć Kasiu, hi! Co słabo? Co słabo było widać, czy co? Aha, aha, zamówienie. Oj, przepraszam, bo już teraz coś innego mi przyszło na myśl. Wiecie, ja to taka jestem roztrzepana. Słabo komunijne. Myślę, że troszkę się ruszy po tym, nie? Po świętach. No właśnie, u mnie też już od lutego. Najpierw zaproszenia, chociaż ja tak nie za bardzo lubię zaproszenia robić. O, i Daria ma też, no. No widzisz, no widzisz, fajnie. Super. Fajnie, fajnie. Ja też właśnie
już tyle, dosyć sporo wysyłałam. Ok, i teraz tak. Tutaj tak. Nie wiem, czy tutaj daję tą. Wiecie co? Jeszcze mi coś przyszło do głowy. Moja ulubiona tekturka, ale nie wiem, czy ona tutaj będzie. Tą tekturkę też kupicie w skrapkowie. To jest skrapiniec. Przepiękna, to jest moja ulubiona tekturka, jeżeli chodzi o właśnie takie prace na ślub. Ale ona będzie tutaj chyba troszkę za duża, chociaż może. I będzie za dużo tego. Może jednak dam bez, co? Dobra, dobra, bo już się rozpędziłam. Ja lubię tak, wiecie, się rozpędzać. Aha, nie, a no tak, no to Justynka, pracujesz, to wiesz, a ja tutaj moją pracą jest robienie kartek, więc... Już poszły, tak, tak, już zaproszenia, to już ostatnia chwila, nie? Trzy boksy i kartki zamówione. Agniesia ma zamówione karteczki, fajnie. Tak, tak, Agnieszka, w sklepie, są w sklepie, ja zamawiam po 3 sztuki, robię sobie zapasy. Ale teraz jak będę składała zamówienie, o nie, jak to było tak, jak będę składała zamówienie kolejne, to też na pewno sobie wezmę tych, no, zapas tych tekturek, bo po prostu skradły moje serducho. W ogóle ze skrapińca są piękne tekturki. Daj bez, o widzisz, Justynka też tak mówię, że bez, no. Dobra. I tu też weźmiemy sobie na dystans. Który to będzie tutaj chyba ten, dobra, to są, mam tutaj dwa rodzaje tektury, nie tekturek, tylko tych kosteczek i nie wiedziałam, które to będą. Jeszcze Kinga, zapomniałam wysłać link do sznureczka białego. Teraz mi się przypomniało, że go w ogóle sobie nie uszykowałam. Daję bez, tak. Też będę tego sznureczka używać, więc warto może by było tutaj też. Bo lnianego chyba nie ma, nie? I to ja bym też poprosiła o lniany. Szefowo, poproszę o lniany. Kinga nas tutaj w ogóle rozpieszcza. Okej, chciałam dać tutaj, ale nie wiem, czy to dam. Czy to nie jest tu za duże troszkę, nie? Też można by było rozciąć. No nie, jakoś mi tak tutaj to by trzeba było odciąć. Za takie frędzle. Dobra, bo się tutaj wygłupiam już. Dobra, to na razie może to wiecko odłożymy i zajmiemy się tu, bo już mi się klej na pewno nagrzał. Klej mi się nagrzał i możemy działać dalej. A, robisz, Kasia, zaproszenia. Fajnie. Ja nie przepadam, Niku, jak ja nie wiem, ja, bo po prostu jak robię kilka rzeczy takich samych przez jakieś tam chwilę, to nie wiem, nudzi mi się to czy coś? Nie wiem, jakoś tak mnie nosi. I właśnie te zaproszenia tak nie za bardzo lubię robić. Kwiatuszki?
Kwiatuszki, co kwiatuszki? Kwiatuszki. Tu mam kwiatuszki, ale tu wiesz, to są te moje kwiatuszki, Kinia, wiesz? Bo ja z kwiatuszkami też jestem do tyłu i też nie mam porobionych na zapas. Kasiu, przepraszam Cię oczywiście. Postaram się zrobić dla Ciebie w święta. Chociaż te kwiatki wezmę sobie może, wiecie, przed telewizor. Na spacer to może nie, ale przed telewizor. I będę sobie robić. Ja jak mi tutaj gdzieś coś przeszkadza, to ja sobie wycinam takie kółeczko, żeby sobie dopasować do tego kwiatuszka. O, no nie wiem, Justynka, czy zaproszenie zwiększy zysk. Ja to się tak ciągnę, ja się tak z tymi zaproszeniami, za przeproszeniem, no już dobra, nie powiem, ale po prostu z tymi zaproszeniami siedzę i siedzę i robię je z przymusu. Więc nie wiem. Nie jestem przekonana. Może to też zależy, jak kto, jakie kto ma ceny albo co, no nie wiem. Dobra, na patyczek bierzemy liść. Nie wiem, czy ten nie będzie za duży, ale na pewno sobie możemy zawsze sobie go zmniejszyć. Nie, ten nie za duży. Dobra, to tego nie. O, ten może być. Tak, 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 tak. Ja mam tak samo, Gosia. I też właśnie tak jak ty, Justynka, nie lubię robić tej samej kartki. Chociaż czasami mnie po prostu ktoś tam prosi, no to no, muszę wykonać, że chcę taką i koniec. Więc no czasami trzeba, nie? Ok, tutaj przykleimy to, ale wiecie co, te frędzle tutaj, to ja sobie je odetnę. Bo one mi tak nie za bardzo tutaj się podobają. Zawsze można to zmienić, nie? No właśnie, też wolę strzelić dwie kartki niż te zaproszenia robię przez pół dnia, przez cały dzień. O, ja mam to samo zdanie co Daria. Ale tutaj chyba większość z nas nie lubi zaproszeń. To jednak trzeba się chyba zajmować typowo zaproszeniami, tak mi się wydaje. Tutaj dziewczyny się niektóre zajmują tylko zaproszeniami, nie bawią się w kartki. Teraz sobie przyłożę świecę. O, i tu ją zrobimy tak. Dokąd mam tutaj ją podwójnie tu do góry. Takie samo mam zdanie dziewczyny jak wy. Nie wzięłam herbatki z domu. No, 280 sztuk zaproszeń, Agnieszka. Wow, podziwiam. O, Gosia, Gosia, tak, tak, tak. Mniej, a drożej. Ja tak samo wychodzę z założenia takiego. Ok, i tutaj możemy sobie dać podwójnie, żeby jeszcze bardziej to unieść. Dobra.
A kwiaty, jakie kwiaty, jakie kwiaty? Ale jakie masz kwiaty? Marzenko, ja taka przeciętna, jak ja widzę, taka przeciętna kwota to jest od 100-120 zł, tak mi się wydaje. Nie wiem jak tutaj ja po prostu jak widzę, po ile dziewczyny mają w cennikach swoich. Byś musiała się troszkę rozejrzeć, zależy jak bardzo rozbudujesz ten boks, nie? Rodzina. No właśnie, wielkie wesele, kurczę. Czyli wszystkie masz z paczuszek, Daria. O, z nosidełkiem. Ja bez nosidełka robię. Właśnie. Ja robię bez nosidełka. Za 200 Marzynka widziałaś? Matko Boska, to ja takiego nie widziałam, ale może ja dawno nie szperałam nigdzie, nie rozglądałam się, bo ja mówię, że dopiero drugiego boksa robię. O, od Ani masz fajnie. Kwiatków, super. I tutaj zrobimy z tymi kwiatkami takie lustrzane odbicie. Ja lubię, jak jest tak delikatnie. Tyle zaproszeń. O, wow! Podziwiam, naprawdę. Jestem pełna podziwu za te zaproszenia. O nie, Marzenka, to musisz. O, absolutnie nie. Tyle to nie. Śmiało możesz, zależy jaki masz ozdobiony, ale śmiało możesz 120 brać, 140. Zależy, czy masz z nosidełkiem. Widzisz, Daria z nosidełkiem 150. A nosidełka też znajdziecie w sklepie, więc jeżeli potrzebujecie, to są. Chyba, że już wykupione wszystkie. Ale nie, były, bo patrzyłam jakiś czas temu, to były. I poszukam teraz też w takich ciepłych kolorach tych listków. O. Ciepłych kolorach, nie za duże. Tutaj mamy taki. Najpierw sobie wytnę to kółeczko, żeby dopasować do kwiatka. Zawijam. Zaraz tam wciskam. Wiecie, jak tutaj, jak robicie boksa, to pewnie też uważacie, żeby tutaj za daleko ten listek nie wylazł, bo będzie nam się zaginał. I kolejne. Tutaj gdzieś poszukamy kolejnego. Ten chyba będzie fajnie wyglądał. Co? Nawet chyba podobny do tego. Nawet chyba taki sam. O, taki sam jest. Ja jeszcze lubię te listeczki. Ja lubię jeszcze te listeczki z tych starszych kolekcji. Tutaj nie wiem, czy będę je miała. Ojej, chyba nie mam tutaj tego. Ale w każdym razie, o, tutaj też jest, ja mam ten nadgryziony mam. Ja bardzo lubię też te akwarelowe listeczki, jeżeli chodzi o Scrap and Me. Też są śliczne te. Jest cały arkusz tych liści i też bardzo je lubię. Całą gdzieś.
Agnieszka, całą wieś. Po 60 zł, Bernadetko, sprzedajesz boksy? 126, 125 zł. Justynka, bo ty chyba jest z Wielkiej Brytanii, nie w Anglii. Mieszkasz, tak? Dobrze kojarzę? Marzenka, mamy grupę inspiracyjną. Skrapkowo.pl Inspiracja, czy inspiracje skrapkowo.pl? Skrapkowo Inspiracje. O, taką grupę mamy. I bardzo chętnie zobaczymy twoje prace, twojego boksa. Śmiało możesz tam dodawać. A jeszcze bardziej będziemy się cieszyć, jak będziesz miała też produkty, które są w sklepie dostępne. Dobra. I możemy jeszcze sobie takiego małego listeczka poszukać i włożyć pojedynczego, tak jak tutaj z drugiej strony. Ten był za duży, nie? W każdym razie zawsze można sobie też o tak zrobić. Rozciąć i mamy już pojedynczy. Oczywiście, możesz nam wszystkie pokazać, Marzenko. Wrzucaj, wrzuć to, jeśli masz ochotę, to jak najbardziej. Kinia, może podeślesz linka do tej grupy? To jest skrapkowo inspiracja? Zaraz wam tutaj pokażę, zaraz wam powiem. Bo ja się już tutaj, wiecie, skrapkowo... skrapkowo.pl Inspiracje. O, już wam to pokazuję. Proszę bardzo. To jest grupa i na tej grupie śmiało można wrzucać wszelakiego rodzaju rękodzieło wykonane. Masz, Marzenka, zapisane, poszukane? Niesiemy tu troszkę, żeby nie było tak płasko. Ok. Tu mamy zrobione. Jeszcze tutaj delikatnie kwiatuszka jakiegoś przykleimy. W sumie, a może jeszcze byśmy coś tutaj dodali z tych przecież. Nie wiem, czy tu będziemy dodawać to. Się zastanowię może później. Czy coś jeszcze tutaj dodam z czegoś różowego, bo mamy jeszcze tutaj przecież całe mnóstwo tych kwiatuszków, ale na razie może sobie je odpuszczę, ewentualnie gdybym coś, to może na środek, tutaj chciała coś dać, o, chyba będzie dobrze. O, jest link do grupy, także zapraszamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie jest w grupie, to zapraszamy. Dobra, ja sobie tu już podgląd włączam i już przyspieszam, bo już was tutaj dosyć długo trzymam.
przydałyby się tutaj jeszcze mniejsze, takie mam wykrojniki właśnie jeszcze mniejsze, ale zobaczę, czy nie mam czasem białych też kwiatków z tego. O, takie mam, ale mam niebieskie. Takie mam maleństwa, ale mam niebieskie. Może później sobie jeszcze dorobię tutaj takie malutkie. Wiecie? Bardzo ładnie by tutaj się prezentowały. Takie maleństwa. Nie by teraz wam nie tutaj. O. I ładnie by tutaj wyglądały, ale no mam. Nie mam białych. No. A tutaj te, z tego mam biały, ale jest za duży. Oj, przepraszam, uderzyłam wam. Więc ten środek sobie tutaj zostawię na razie taki. Chociaż tutaj jakbym dała jakiś liść, to też by wystarczająco było, nie? Po co mam zakrywać w sumie tyle? Dobra, to damy też tutaj tak. O, pod spód muszę iść. No tak, tak, Daria, masz rację. Doba nie chce się rozciągnąć. Ja bym też poprosiła o taką, nie wiem, 30-godzinną, może by wystarczyła, nie? Ale nie. Wszystkie chcę, chyba jesteśmy zapracowani. Teraz tak, nie wiem, czy tutaj jeszcze gdzieś jakiegoś. Nie, tutaj zakryję tą różyczkę, ale bardzo nie chciałabym tego robić, ale sobie to rozdzielę. Brakuje nam wszystkim czasu. Ja też. Jeszcze mam takich kilka przedsięwzięć, których się podjęłam. Już jedno mi się kończy. Ale przez cały marzec walczyłam. Walczyłam i uczyłam się robić zdjęć. Na kursie. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, to na razie zostawimy. Ja tutaj tego kieszonki też nie będę robić. Ale na razie to prezentuje się tak. Nie mogę tej ostrości tutaj wam złapać za bardzo. Wiecie? Bardzo możliwe, że muszę jeszcze popracować nad ustawieniami. Ale tak się to tutaj prezentuje na razie. I teraz sobie zrobimy wieczko jeszcze. I wykorzystamy do tego może te różowe różyczki. Różowe różyczki, dobrze powiedziałam. To jest za duże. Tam natkałam tyle tych kosteczek, że teraz dobra, to nie pasuje mi tutaj za bardzo, to sobie trochę odkleję i zobaczę, może jakieś tutaj dopasujemy, coś może tu dopasujemy, o, na przykład to. I to możemy sobie już tylko dać na klej. Klej też da nam odrobiny dystansu. W 48 godzin, Kinka? Chciałabyś być na nogach. To jest też za duże. Nie chciałabym tutaj, wiecie, te liście, bo ja chcę tutaj jeszcze kwiatuszka dać. I może tak będzie dobrze.
jeszcze jakiegoś mniejszego tu znajdziemy. Ten jest mniejszy. Ten jest troszkę mniejszy. Ale niekoniecznie ten mniejszy. Dobra, najpierw sobie przykleję te kwiatki, bo one są tutaj najważniejsze. O, dziękuję Kasiu, fajnie, że Ci się podoba pudełeczko. Gosia, no, przyda nam się trochę resetu. Czy będziesz pracować, Gosia, w tym święta? Chyba nie, nie? Będziesz się gościć tylko. Dobra, i tutaj, żeby już od razu sobie pod ten... ten kwiatek od razu sobie wkleję liść. Jeszcze sprawdzę, czy w dobrym miejscu. O, będzie dobrze. I kwiatuszek. Cisnę go tam. I od razu sobie wyciągnę sznureczek, żebym nie zapomniała o nim. Od 17 Kinga dopiero w piątek? I mamy sznureczek. Sznureczki też znajdziecie w sklepie. Jest mnóstwo kolorów. Ja z wszystkich rzeczy, które mam i które wypróbowałam, i gnieciuszki, podobają mi się, są piękne. Podobają mi się kokardki, wstążki, podobają mi się koronki, ale najbardziej lubię, bo najbardziej lubię te sznureczki. I ich najwięcej używam. Sobie wiążę na paluchach. O. Składam sobie to tak. I mogę sobie teraz tam gdzieś cisnąć. O, właśnie tak. Dobra, to też sobie wcisnę, bo nie wiem, czy tutaj jeszcze jakiś, najpierw może jakiś liść. Niech, dajcie mi się, niech zastanowię, może zaraz tutaj znajdę jakiś mniejszy. O, na przykład taki. Dobra, taki może być, czy nie, czy większy może? Nie, może większy jakiś jednak. O, to jest taki sam, tylko że większy. Jakiś taki za mocno rozłożysty. Ten będzie chyba tutaj idealnie pasował, dobra? Iwonce też się podobają sznureczki. Tak, tak, ja uwielbiam. Aha, i już Kinia też tam gdzieś wrzuciła link do białych sznureczków, więc jak macie ochotę, to oczywiście zapraszamy Was. O, tutaj już. O, dziękuję bardzo, Justynko. Cieszę się, że Wam się podoba. Zaraz sobie wkleję. Najpierw niech ten listek się przykleje i wkleję sobie z sznureczek, upcham listki i... I co? I koniec. Chyba nie? Tu, czy tu? Tutaj może być też. Też będzie ładnie wyglądał. O, możemy go tutaj wkleić.
nawet. Układam sobie go, widzicie, zanim go posmaruję klejem, żeby tak ładnie się tutaj ułożył ten sznureczek. A, pęsetka, pęsetka. Już czytam, co tam piszecie. Oj, dziękuję bardzo. Dziękuję, fajnie, że Wam się podoba. To jest, powiem Wam, że to jest po prostu kolekcja, na których ja bardzo lubię pracować. Takie właśnie delikatne, stonowane, że można je, że jest dużo grafik do wyboru, są liście, są kwiaty, są postacie, są jakieś elementy, czy ślubne, czy atrybuty takie, tak, komunijne, na przykład książeczka, też można ją wykorzystać z różańcem. Ja bardzo lubię takie kolekcje. Elunie, dziękuję Ci bardzo. Sentencją na kartkę, która lubi czytać książki. Oj, nie robiłam jeszcze dla takiej pani kartki, więc ja nie pomogę. Gosia, może ty? Tak, ale Justynka, zobacz, ja kupiłam sobie wszystko po dwa. I będę teraz zamawiać pojedyncze arkusze. Dlatego, że nie potrzebuję tyle tych okładkowych stron. Jeżeli mam dwie, to one już mi wystarczą. Te napisy i tak zawsze drukuję swoje, przeważnie, bo chyba raczej jak robimy komunijną pamiątkę, to przeważnie jakaś tam personalizowana jest, prawda? I używamy, drukujemy. Ja przynajmniej drukuję swoje. Ja sobie lubię w kanwie ładnie ułożyć i datę lubię też dodać oczywiście. Kto lubi czytać, żyje podwójnie. Tutaj Daria podpowiada. Ten jest za duży, ten jest troszkę za duży, chociaż abyśmy dali tutaj ten jeden, zaraz go tutaj zobaczymy, może tak pojedynczo damy, tak może być. Dobra, ja sobie tą kieszonkę zrobię już po live, bo to nie ma nic ciekawego w robieniu kieszonki. Nie będę Was tutaj przytrzymywać. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś dołożę, czy nie, ale na pewno zrobię sobie białe perełeczki. Po dwa te same arkusze. No właśnie, dlatego kupiłam sobie po dwa zestawy, wiesz? Justynka, a można tutaj w sklepie zamówić sobie same arkusze. Więc ja teraz, jak będę składać zamówienia, to sobie domówię tylko arkusze. Same arkusze, bez grafik, bo grafik też mam dużo. Się śmiałam z Kingą, że jak wariatka zamówiłam tych grafik. Więc teraz domówię sobie tylko arkusze, takie właśnie te, z których będą powstawać prace. Ja sobie tutaj, żeby mi zleciało na dół. Później może sobie jeszcze jeszcze może sobie tam w środku też dodam troszkę tych perełek.
Jeszcze by mi tutaj się przydał jakiś motylek. I nie pamiętam, czy były jakieś motylki tutaj. Dobra, tu kropeczka może być. Mogłam w sumie najpierw zamknąć, bo znając siebie, to zaraz coś tutaj rozbryźgam. O, ok. Lubię takie delikatne dodatki gdzieś tutaj dokładać. Tak. Mają firmy, które mają po dwa arkusze. Tak, mają, ale. A wiesz, że już synem nawet ci nie powiem teraz, które? Które mają po dwa arkusze? Wiem, że Paper Heaven chyba miało, nie? Czy coś jeszcze? Dobra, zamkniemy. Tutaj się prezentuje nasz boks w środku. Życzenia później. Kieszonka później. Żebym tylko nie dotknęła palcem gdzieś tutaj. Ok. I mamy pudełeczko skończone. Bardzo Wam dziękuję, że byliście. Muszę coś zrobić z to. O, jej! Złapało, widzicie? Złapało mi ostrość. Ale radocha. No muszę po prostu nauczyć się pracować jeszcze z tą kamerką. Aha, Craft & View robi też podwójne. Tak właśnie, tak mi się wydawało, że i Scrap Boys mają, no właśnie nie używam za bardzo Scrap Boysów. I Craft & View, i te Craft & View też nie używam, to właśnie dlatego pewnie nie zwróciłam uwagi. No i mamy pudełeczko. Komunijne. Dziękuję Wam bardzo, że mi towarzyszyliście. Towarzyszyłyście, w sumie, bo Artura już nie ma. Co? Życzę Wam wesołych świąt. Mój zapis będzie za tydzień w poniedziałek, akurat w poniedziałek wielkanocny. Więc też zapraszam Was. Mam nadzieję, że wyjdą mi ładne zdjęcia po tym kursie. Że się czegoś nauczyłam. I co? I zapraszam Was na kolejnego live'a. Nie wiem, teraz... Chyba następnego będzie miała Marta, o ile się nie mylę. Dziękuję bardzo. Życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt i miłego wieczorku. O, Daria, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Wam. Dziękuję Wam. Pa, pa.